Witam Was tutaj, cześć i trzymam wizy nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Cały czas bez intra w tejże serii, ale spokojnie nad tym pracuję i może już od zegrze południowego przyszłego będzie coś w tym temacie. Co nie zmienia faktu, że faktycznie lecimy sobie bezpośrednio nad linią kolejową w tymże miejscu, od Warszawy w kierunku Sochaczewa, a pod nami torowisko, które jest bezpośrednio już jako część stacji Ożarów Mazowiecki. Sama stacja przebudowuje się, główne elementy zmiany to oczywiście poprawa bezpieczeństwa, dwa nowe perony, windy, przejścia podziemne i takie tam elementy. Tutaj oczywiście trochę mi dronem nie wyszło lądowanie, co nie zmienia faktu, że jak widzicie sieci trakcyjnej już tutaj nie mamy. Została zdjęta na torowisko, które było jeszcze użytkowane niedawno. I to jest jeden z głównych elementów, który faktycznie się zmienił w ostatnim czasie. A mało tego, w ostatnich dniach właściwie, peron tymczasowy, który widzicie po prawej stronie, został wyłączony z użytkowania, jak i również stary peron, jeszcze stary, starego dworca, starej stacji, też został całkowicie wyłączony z użytkowania. Nowy peron po lewej stronie połowicznie został oddany do użytku i faktycznie jest już w użytkowaniu, jeżeli chodzi o wszystkie osoby w tymże miejscu. Więc to jest pierwszy element, który tutaj się zmienił. Nie do poznania, że tak to powiem, jeżeli chodzi o elementy w porównaniu z tym, jak to wyglądało wcześniej. Dalej oczywiście mamy starą nastawnię po prawej stronie, dalej za przejazdem kolejowym nowa nastawnia, Ożarów Mazowiecki po prawej stronie. Czemu się zmienia lokalizacja tych nastawni, powiem później w materiale, bo to jest oczywiście nie bez powodu, po prostu stary obiekt, budynek jest na trasie nowego torowiska. A tutaj dalej mamy oczywiście tory bezpośrednio w kierunku przystanku osobowego Płochocin, który się znajduje raptem tam parę kilometrów dalej. No i oczywiście dalej PKP Rokitno, o którym nagram materiał już bezpośrednio w grudniu. Co nie zmienia faktu, że tutaj mamy jeszcze rozjazdy bezpośrednio od stacji, znaczy jako stacja Ożarów Mazowieckich w tymże miejscu, dzięki czemu pociągi w teorii mogą zmienić kierunek i rozjazd torów, aby jakby był po prostu ruch wahadłowy, nie było go. Jednakże dalej faktycznie powstaje właśnie, tak jak powiedziałem, PKP Rokitno. No i to też oczywiście nie pozwala na użytkowanie niektórych torów na tej trasie. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całość tej inwestycji. Sama inwestycja, co warto podkreślić, jest dosyć dużo opóźniona. Pierwotnie miała być oddana do użytku w 2020 roku. Jak widzicie, mamy 2022 i cały czas prace trwają. Cała inwestycja jest warta, tak jak powiedziałem przed chwilą, mniej więcej 106 milionów złotych, jest finansowana ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I nie mówię tego nie bez powodu, ponieważ 85% środków właśnie na realizację tej inwestycji pochodzi właśnie z funduszy Unii Europejskiej. Co oznacza, że jedynie PKP wykłada na to, i tam może Ożarów Mazowiecki, raczej PKP tylko, raptem 25% inwestycji. To jest naprawdę bardzo mała kwota i aż szkoda byłoby nie realizować tej inwestycji. Całość tego programu jest zaplanowana i się zakończy w 2023 roku, a sama przebudowa ma zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku, ale jest mówione bardziej o połowie roku 2023 i faktycznie na to wszystko zmierza, bo połowę nowego peronu już mamy, aktualnie będzie wyburzany stary peron i druga połowa torowiska będzie powstawać. To jest ten element, który oczywiście będzie dłużej trwać, ale właśnie mniej więcej teraz, jakbyśmy mieli te około 8 miesięcy, to jestem w stanie uwierzyć w to, że byliby w stanie właściwie to zrealizować. Peron tymczasowy, który w tym miejscu widzicie, już raczej nie będzie użytkowany, ponieważ całkowicie ruch odbywa się wahadłowo w tym momencie z nowego peronu, już nie tymczasowego, ale nowego peronu otwartego tymczasowo, tylko z jednej krawędzi peronowej. Jak widzicie, tutaj już powoli rozbiórka starego peronu tymczasowego właśnie się rozpoczęła, jak i również peronu, który w tym miejscu widzicie, czyli starego peronu pierwszego. Sam ten obiekt nie ma już właściwie żadnej oprawy wizualnej, jeżeli chodzi o, tak to wyglądało wcześniej. Chodzi mi na przykład o napisy Ożarów Mazowieckich. Tu jeden widzieliśmy, ale drugi stan jest zdemontowany. Nie ma już biletomatów. Biletomat jeden był, całkowicie zniknął, zapadł się pod ziemię i aktualnie w ogóle go nie ma na stacji. Natomiast jeżeli chodzi o tablicę z rozkładem jazdy, no to mamy oczywiście w budynku dworca, o którym powiem na sam koniec, jak i również chyba w starej części jeszcze tej historii. Oczywiście jakieś oświetlenie jest. No jest. Są tablice w teorii z informacjami od KM-ki. No ale to niedługo one oczywiście tutaj całkowicie znikną. Jak widzicie, pociągi odjeżdżają aktualnie z tej nowej jednej krawędzi peronowej w dwóch kierunkach, wahadłowo oczywiście kursując przez to na tym odcinku, co oczywiście jest minusem i pociągi tutaj dzięki temu jeżdżą dużo rzadziej,
ale dobrze, że i tak ruch jakikolwiek tutaj pociągowy został zachowany. Na plus na pewno jest to, iż z nowego peronu już faktycznie można korzystać pod dachem. Co prawda wejście cały czas jest tylko i wyłącznie od strony głównej Orzeła Mazowieckiego, czyli tylko od ulicy Kolejowej. To nie zmienia faktu, że przejście podziemne, które tutaj widzicie, już jest po części. Oczywiście nie jest oddane do użytku, bo nie może być najprawdopodobniej cały obiekt musi być w całości oddany, gotowy do użytkowania. Nie tak jak na Warszawie Zachodniej. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tutaj są schody. Tak mniej więcej widzi, tam jest dosyć ciemno, ale tutaj faktycznie są schody. Tam dalej jest winda, te czarne drzwi z tyłu możemy zaobserwować i to wszystko się łączy w jedną całość. Tutaj jak widzicie, stary peron mniej więcej właśnie na równi z krawędzią peronową się kończy, no ale oczywiście nie mogę na tyle powstać, dopóki nie zostało to wszystko wyburzone. Kładka, która tutaj istnieje, to tylko istnieje jeszcze przez najbliższy okres czasu, najprawdopodobniej jak się tutaj pojawia za miesiąc, już będzie praktycznie całkowicie wyburzona, bo w ostatnim czasie po prostu trwały tutaj prace przy zdejmowaniu sieci trakcyjnej. Dlatego tak tutaj sobie na spokojnie mogę latać dronem, nie ma żadnych większych problemów. I kiedy to oczywiście zostało zrobione, no to oczywiście cały proces zbudowany może przejść na kolejny etap. Także tak jak to tu wszystko wygląda. Bramki nowe, które się znajdują nad całą siecią torową w tymże miejscu, już są w niektórych miejscach zamontowane, również nad starym torowiskiem, ale oczywiście tory wszystkie tutaj będą wymienione całkowicie na nowe. Zerknijcie jeszcze tak sobie tutaj od boku, jak wygląda całość. Oczywiście nowy dach wygląda ładnie od dołu, a od góry już tak niekoniecznie. W niektórych miejscach pojawia się już papa, co trochę mnie smuci, bo to faktycznie jest papa. Ale w pozostałych elementach mamy tutaj składowisko tego, czego nie chcielibyśmy widzieć, ale oczywiście na ujęciach za nam wszystko widać, więc taki mały magazynek tutaj się pojawił na dachu. No i oczywiście pozostałe elementy tutaj też od sieci trakcyjnej, czyli od bramek, w tymże miejscu można zaobserwować. Sam układ torowy, który zobaczycie jeszcze za chwilę, jest dosyć pokaźny, bo na linii właśnie peronowej będą mniej więcej 5 torów. 5 torów, z czego jeden jest taki objazdowy, ale on będzie powolny. I pozostałe 4 tory wszystkie obok peronów, także faktycznie tutaj ruch pociągów będzie mógł być coraz większy. Jeżeli chodzi o tory odstawcze, bo możecie być ciekawi, sama stacja będzie przewidywała 2 tory odstawcze ze strony zachodniej i wschodniej na jeden pociąg, z czego obydwa te tory odstawcze tylko i wyłącznie tyczą się torów pomiędzy peronami, czyli torów środkowych. I też ten tor odstawczy, który się znajduje od strony zachodniej, jest tylko i wyłącznie na jeden tor, na jeden peron w ogóle dostosowany, tylko na jeden tor. To jest dosyć ciekawe i zaraz zobaczycie to w projekcie, jak to wygląda wszystko. A sam budynek dworca w najbliższym czasie będzie przeżywać całkiem duże oblężenie, jeżeli chodzi o robotników, bo czeka jego przebudowa. Natomiast o dworcu powiem za chwilę. Bo najpierw jeszcze muszę trochę powiedzieć na temat samego torowiska. Tutaj też zwróćcie uwagę, stare oczywiście torowisko jest całkowicie w dużej części z podkładów drewnianych, a tutaj mamy już kolejne elementy nowej linii. Proszę bardzo, mamy tutaj tą nową trasę, jak widzicie. Ja może trochę opowiem bezpośrednio, jak to wygląda, jeżeli chodzi o też prędkości na tych peronach, bo to chyba też warto podkreślić. Nowe torowisko w tymże miejscu również będzie oferować nam dosyć ładne i szybsze prędkości, jeżeli chodzi o jakikolwiek ruch. Ponieważ na nowych dwóch torach, czyli torze pierwszym i drugim, prędkość maksymalna to będzie 160 km na godzinę. Tutaj przed przejazdem kolejowym, jak widzieliście, był jeden rozjazd już zaplanowany, on będzie łącznikiem. Sam przejazd kolejowy pozostanie na dwa tory, ale dalej już się dużo zaczyna, ponieważ zaczynają się dwa kozły opodowe, które będą służyć bezpośrednio zabezpieczeniu torów szlakowych. Dalej mamy oczywiście dosyć duże te rozjazdy, jak i również przejście bezpośrednie, znaczy to jest chyba kanał jakiś, tak, to jest jakieś odwodnienie, dołem tutaj przychodzi. No i te tory tutaj, jak widzicie, mają podział mniej więcej prędkościowy 80 km tory wjazdowe bezpośrednio na perony, 160 tory główne, czyli tor pierwszy i drugi i jeszcze tam jest 50 z boku, obok peronu aktualnie tymczasowego, zlokalizowanego. Też tutaj, jeżeli chodzi o tory bezpośrednio z układu starego, czyli chodzi mi o części techniczne, zaplecze tutaj techniczne, jak i również sama część tutaj towarowa, zmieni się, będzie trochę mniej torów, ale zostanie to też pozostawione. W tymże miejscu mniej więcej możecie już zaobserwować, że mamy właśnie ten jeden tor odstawczy, który za chwilę tutaj w tym miejscu będzie łączyć się
z torem numer 3. Tak tutaj teraz mieście wszystkie cyferki. Patrząc od prawej strony, mamy tor 2, 4, 3, 5, 1 i 7. Tor 5 jest torem odstawczym dla pociągów właśnie podmiejskich. Tor 3 i 4 to są tory do pośrodku całego układu torowego. No i tor 2 i 4 są do peronu 2, a tor 5 i 3 i 1 to perony, właśnie jakie tutaj widzicie, do peronu 1. Tutaj macie też cały układ, jeżeli chodzi o część podziemną. Domyślam się, że trochę słabo to widać tutaj w tym wszystkim, ale najważniejsze, co chciałem wam pokazać, to jest tutaj ujęcie, czyli czemu właśnie stary budynek znika. On jest całkowicie na trasie nowego rozjazdu z toru właśnie 7 w tymże miejscu, żeby połączyć się bezpośrednio z pozostałym torem 1, jak również sam rozjazd tutaj, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy w tymże miejscu, też się całkiem dosyć mocno zmieni, bo tutaj będą dwa bezpośrednio, znaczy cztery tory bezpośrednio przejeżdżające prosto. Tutaj dalej oczywiście torowisko jeszcze nie przeszło większej metamorfozy, jeżeli chodzi o ten odcinek, no bo trzeba pamiętać, że to wszystko jeszcze się zmienia. Budynek dworca. Budynek dworca, tak po szybko wam powiem, też właśnie rozpoczyna się przebudowa zupełnie z innego kontaktu, nie dofinansowania z Unii Europejskiej, jest to realizowane osobno. Prace mają się zakończyć mniej więcej za rok, bo jesienią 2023. Co tutaj będzie realizowane? Odnowienie całkowicie tego budynku. Ten budynek ma wieloletnią już historię. Powstał pierwotnie w 1890 roku, a w latach 20. XX wieku przeszedł renowację i trochę się zmodernizował. Jak widzicie, tak wygląda, jak wygląda. Całkiem ładna, historyczna budowla. W środku oczywiście będzie wszystko dla pasażerów dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Będą miejsca parkingowe również pod budynkiem, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, będzie pochylnia, nowe chodniki, nowe bariery tego typu. Oczywiście całkowicie odświeżona architektura, jeżeli chodzi o zewnętrze, jakieś wizualizacje, nawet będzie oświetlony całkiem ładnie w środku, będzie ocieplony od środka, żeby zewnątrz ładnie wyglądał. No i oczywiście w środku będą rozkłady jazdy, kasowniki, łazienki, znaczy jeden kasownik ZTM-u, jak i również element pozostały, który pewnie się spodoba wszystkim, czyli elektroniczne tablice z odjazdami pociągów. Oczywiście to nie wszystko, bo tam będzie też ekologia, zbieranie deszczówki i innych elementów. Tu macie teraz mniej więcej w tym momencie, za chwilę zobaczycie, jak wygląda dworzec bezpośrednio teraz w środku. Macie dwa zdjęcia, które zrobiłem ostatnio na dniach, żebyście mogli zaobserwować, jak to wygląda. Powiem tylko tyle, że jak się wchodzi do środka, to faktycznie czuć taki ten zapach właśnie takiego starszego budynku. Podczas oczywiście całej przebudowy, z tego co kojarzę, powstanie tutaj peron, znaczy dworzec tymczasowy, aby można było kupować bilety, chociaż aktualnie na tym dworcu to faktycznie też nie jest łatwe, bo tutaj zbyt dużo osób nie korzysta z tego dworca, no bo po prostu stary tam zbytnio nic nie działa, a kasownik został zlikwidowany już jakiś czas temu i go tam nie ma. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film będzie najprawdopodobniej z P+R Warszawa Jeziorki i na środę planuję wam nagrać coś jeszcze ze Starzyńskiego, bo tam faktycznie przebudowa w głównej mierze ulicy już się zakończyła, więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. No i oczywiście zachodnia już na horyzoncie się pojawia z różnymi filmami i napiszcie mi też w komentarzu, jakie chcielibyście w najbliższym czasie poza zachodnią filmy na moim kanale, aby się pojawiły. Jestem bardzo ciekawy tego, co chcielibyście zaobserwować, bo w sumie mam dużo serii, dużo różnych inwestycji obejmuję, a nie wiem, co chcecie jak najszybciej. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!